Siema, skoczymy sobie późnym wieczorem, wczesną nocą. Pokażę wam, jak wygląda w Toruniu największy cmentarz. Już tutaj na parkingu widzę cały rumor opadł, nie ma samochodów prawie w ogóle, kilka tylko sztuk. U góry nad cmentarzem widzę zawisły dwa, trzy drony. Ludzie sobie tam nagrywają. Zajadę tak szybciutko, nie będę tam chciał zbyt długiego filmu robić, ale tylko tak przyjadę kilka minutek. Zobaczymy, jak wieczorem o tej porze wygląda cmentarz. Ja pamiętam zawsze, jak byłem małym dzieckiem, to na mnie duże wrażenie robiły te wszystkie nocą rozświetlone groby. Wiadomo, że Dzień Wszystkich Świętych ma głównie wymiar duchowy, no ale taki wizualne doznanie. Też zawsze było fajne popatrzeć sobie, jak wygląda. Tu już mamy wjazd z główną bramą. Po lewej stronie ten budynek, który teraz widzicie, to jest miejski dom przedpogrzebowy. A już jest bardzo późno, ale widać, że jeszcze jakiś stragan ze znaczami stoi. No. Nawet jak widzicie, chyba się palił. Muszę uważać, bo wjechałem sobie rowerem na cmentarz, żeby to wszystko trochę szybciej nagrać. Na pieszo trochę byłoby by za wolno. No i muszę uważać na ludzi, bo jak widzę, część ludzi chodzi bez latarek, więc nie chciałbym ich tak potrącić. Tutaj zaraz przy wejściu z prawej strony mamy takie, ja to nazywam bloczki, bo to są ściany do pochówku, gdzie są pochowane urny. No takie, jak to w mieście, bloki. Może podjadę trochę bliżej. Nie chcę tutaj za bardzo wjeżdżać dużo, bo mogą tutaj ludzie swoich bliskich żegnać. Chcę by tam być przy... Zgasimy światełko. Cmentarz jest położony w północnej części Torunia, w dzielnicy Katarzynka, przy ulicy Grudziąckiej, czyli przy wylocie na Grudziądz. No to jest największy w Toruniu, to jest cmentarz centralny, największy w Toruniu cmentarz, chociaż tak na skalę innych dużych polskich miast pewnie nie jest jakiś taki tam zbyt duży, bo ma tylko 27 hektarów. Więc raczej są w innych polskich miastach, są na pewno wiele większe cmentarze, no ale w Toruniu jest to największy. Cmentarz, w ogóle chyba pierwsze pochówki tutaj się odbywały w roku 1973, czyli jest to też chyba najmłodszy w Toruniu cmentarz. Najmłodszy, chociaż plany tutaj zorganizowania cmentarza już były podobno w latach 30. ubiegłego wieku. To jest taka jedna z trzech głównych alejek przez ten cmentarz. Jedna z trzech głównych alejek. Tutaj może tak nie widać tego efektu, tych ilości zniczy, no bo tutaj jest taka część stara cmentarza i dość sporo jest już drzew, które te znicze zasłaniają, ale ja sobie pojadę sobie tam zupełnie na wschodnią część cmentarza, tam gdzie są nowe pochówki. Tam tych drzewek tak nie ma, na pewno będzie to trochę lepiej widać. No taki mały taki przejazd, ale widzę, że ludzi już o tej porze jest sporo mniej. Pewnie wam teraz strasznie szumi w głośnikach, bo
trochę wiatr wieje. Może zniczy, nie wiem ile tutaj tych grobów jest, ale no na pewno jest tego bardzo dużo. Jest tego tutaj bardzo dużo. Tutaj już po lewej stronie jest właśnie ta taka część cmentarza, gdzie są dość nowe pochówki. Zobaczcie sobie z góry, jak to wygląda. Ile światełek. Tam już dalej jeszcze troszeczkę jest do bramy, ale tu w ogóle cmentarz od strony południowej i od strony zachodniej jest otoczony z jednej strony drogą, z drugiej strony drogą, ale od strony północnej i od strony wschodniej są w zasadzie lasy i nieużytki, więc ten cmentarz na pewno za kilkadziesiąt lat będzie o wiele, wiele bardziej rozbudowany. Zresztą tam jeszcze dalej, od strony południową jest cała część cmentarza właśnie przeznaczona na groby.